Jesteśmy tutaj, aby zakończyć projekt w ramach Rady Basenu Morza Bałtyckiego, który polega na utworzeniu jednostki młodzieżowej drużyny pożarniczej w Białorusi. Nachodzimy się dziś na zakończeniu projektu rejonu Bałtyckiego Morza, który dąży być rezultat działania dobrowolnej pożarnej młodzieżnej komandy. Bardzo dziękuję prezydentowi Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Białorusi za wspólne przystąpienie do projektu. Большое спасибо dla prezydenta Białoruskiej Dobrowolnej Pożarnej Ochrony za uczestnictwo w tym projekcie. Ten projekt robimy razem z naszymi partnerami z Litwy, z Niemiec i z Polski. Ten projekt działamy совместно z partnerami naszymi z Litwy, Germanii, Białorusi i Polski. W Litwie i w Białorusi przygotowaliśmy modelowe jednostki OSP składające się z młodzieży, a w składzie 12-osobowym. Na Litwie i Białorusi my zdziałali dobrowolne pożarne komandy młodzieży w zestawie 12 młodych spasacieli. Te grupy będą umundurowane, wyszkolone, jak i będą miały do dyspozycji samochód ratowniczo-gaśniczy. Te grupy ludzi pouczą pożarną maszyną, specjalną odzieżdżę pożarnych i przejdą specjalne obuczenie. Bardzo się cieszymy, że młodzież z Białorusi z taką gotowością i gorliwością przystąpiła do tego projektu i dzisiaj za chwilę też wręczymy certyfikaty stosowne tym strażakom, ratownikom. My очень rady, że młodzież z Białorusi z radością przystąpiła uczestniczyć w tym projektu i zawietrzymy to wręczeniem certyfikatów młodych spasacji. Dziękujemy wszystkim, którzy przystąpili do projektu, jeszcze raz związkowi, jak i również MCS-owi za duży wkład i taką wspólną aktywność, ażeby ten projekt zrealizować. Большое спасибо jeszcze raz dla wszystkich, dla Dobrowolnej Pożarnej Ochrony Republiki Białorusi, dla Ministerstwa Nadzwyczajnych Sytuacji Białorusi i dla wszystkich, którzy uczestniczyli w tym projekcie. Mam nadzieję na kontynuowanie również dalszych projektów, aby poprawiać bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Nadziejemy się na jeszcze dalsze współpracę po tej temie, po rozwoju jeszcze drugich projektów, żeby ułatwić życie dla naszych, dla waszych graждан. Dziękuję. Спасибо.